Mieliśmy ostatnio do czynienia z bardzo drogim flagowcem od Xiaomi, ale na szczęście pojawił się nowy, dużo tańszy, z podobnymi rozwiązaniami. Przedstawiam Wam model Redmi K30 Pro, który w Polsce może nazywać się inaczej, tak jak miało to miejsce w przypadku K20 Pro, który finalnie zadebiutował u nas jako Mi 9T Pro. Zobaczymy, ale na razie nie jest on jeszcze dostępny w polskiej dystrybucji, a ja swój model testowy dostałem od znajomego, którym jest Majster Piżu. Bardzo dziękuję i również zapraszam do niego na kanał. A teraz możemy zaczynać. Mi 10 to zdecydowanie nie smartfon z serii taniego Xiaomi i wielu użytkowników na pewno nie będzie brało go nawet pod uwagę podczas wyboru swojego telefonu. Kolejna odsłona, czyli K30 Pro, sugeruje, że będzie to swojego rodzaju następca tego flagowca. Lecz z niektórych źródeł można dowiedzieć się, że K30 Pro nie będzie modelem Mi 10 z dopiskiem T. Prawdopodobnie ten model będzie występować jako submarka, czyli Pocophone F2. Szczerze mówiąc, nie ma na co narzekać, bo jeśli tylko ceny faktycznie zostaną potwierdzone, to ten telefon będzie jednym z najtańszych, o ile nie najtańszym smartfonem na Snapdragonie 865 i dodatkowo obsługującym technologię 5G. Zapowiada się naprawdę ciekawie, ale teraz do rzeczy. Zdecydowanie nie należy on do najmniejszych flagowców i tutaj warto mieć to na uwadze, gdyż bez jakiegoś etui może się on lekko wyślizgiwać z dłoni. To wszystko dlatego, że z przodu i z tyłu smartfon pokryty jest szkłem, natomiast ramka wykonana jest z jakiegoś rodzaju metalu. Ogólnie bardzo przyjemnie trzyma się ten telefon w dłoni, pomimo jego rozmiarów. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy plastikowe etui, podobne do tego z modelu Mi 9T Pro. Na ekranie fabrycznie naklejona jest folia ochronna, więc nie trzeba już inwestować w żadne dodatkowe szkła. Z prawej strony znajdziemy przyciski do regulacji głośności oraz przycisk włączania. Na dole mamy pojedynczy głośnik i trochę szkoda, że nie ma tutaj drugiego głośnika zintegrowanego z tym do rozmów telefonicznych, ale no okej. Gra całkiem nieźle jak na pojedynczy głośnik. Obok niego znajdziemy gniazdo USB-C do ładowania i tutaj trzeba wspomnieć, że samo ładowanie wspiera 33-watowy protokół, choć niestety nie miałem możliwości jego przetestowania, bo jak wspominałem, telefon pochodzi z chińskiej dystrybucji i ładowarka nie pasowała do polskich gniazdek. Na dole znajdziemy jeszcze tackę na karty SIM. Jest więc obsługa Dual SIM, ale niestety nie ma możliwości rozbudowy pamięci wewnętrznej przy pomocy kart microSD. U góry urządzenia znalazła się dioda podczerwieni, słuchawkowe złącze mini jack, więc coś dla fanów słuchania muzyki po kablu, no i oczywiście wysuwany aparat, bardzo podobny do tego, który widzieliście w modelu Mi 9T Pro. No i jeszcze na tym wysuwanym module znajduje się dioda powiadomień. Ekran naprawdę robi robotę. Szczerze mówiąc, jestem chyba zwolennikiem tych chowanych aparatów do selfie, bo dzięki nim wyświetlacz sprawia wrażenie większego przez brak tych wszystkich wycięć i noczy. Oczywiście ekran sam w sobie jest duży, bo jego przekątna wynosi 6,67 cala. Rozdzielczość to 1080x2400 pikseli, przy ich zagęszczeniu równym 395 punktów na cal. Matryca to Super AMOLED i oczywiście dzięki temu mamy tutaj praktycznie nieskończony kontrast, funkcję Always On Display, czy po prostu ładniejsze kolory. Szkoda tylko, że nie zostało tutaj zastosowane szybsze odświeżanie, bo jest to tylko 60 Hz. W tegorocznych modelach smartfonów producenci zaczęli przyzwyczajać nas, że 90 Hz powinno być takim standardem i troszeczkę żałuję, że tutaj to odświeżanie jest niższe. Ale i tak wydaje mi się, że pod kątem multimedialnym jest to naprawdę dobry ekran, który zadowoli niejednego użytkownika. No i właśnie, jak już jesteśmy przy użytkowaniu, to jak ten telefon się sprawdza podczas użytkowania? Na pokładzie, tak jak wspominałem, mamy Snapdragona 865 z procesorem graficznym Adreno 650. Jak dla mnie ten telefon naprawdę chodzi bardzo płynnie. Dodatkowo mamy nakładkę MIUI 11, która również wydaje się być dość lekką i przejrzystą w porównaniu do nakładek innych producentów. Nie wiem, jak telefon będzie zachowywać się po dłuższym czasie, ale jak na moje tygodniowe testy, to było bardzo, bardzo dobrze. Praktycznie żadnego zacięcia, aplikacje szybko się uruchamiały i stosunkowo długo były podtrzymywane w ramie. A na dodatek zastosowano tutaj pamięć w najnowszej technologii LPDDR5. Oczywiście przekłada się to właśnie na szybkość działania telefonu. Okej, no i jeszcze pytanie, czy można na nim pograć? Można i to całkiem przyjemnie. Również żadnych przycięć, spokojnie pograłem sobie w Call of Duty Mobile na najwyższych ustawieniach i nie obserwowałem niczego dziwnego. Telefon dobrze radził sobie również z nagrzewaniem, a to ponoć za sprawą komory parowej, która pozbywa się tego ciepła w dość efektywny sposób. Nie powinniście mieć więc problemów nawet z tymi bardziej wymagającymi tytułami. I po raz kolejny, pod kątem multimedialnym jest to całkiem dobra opcja. Bateria w tym smartfonie również prezentuje się całkiem nieźle. 4700 mAh i możliwość szybkiego 33-watowego ładowania.
praktyce jakieś 7-8 godzin SOT przy jeździe na nawigacji i moim standardowym użytkowaniu. Tutaj również wydaje mi się, że jest to całkiem niezły wynik i faktycznie cały dzień na spokojnie ten telefon potrafi wytrzymać na jednym ładowaniu. A jeśli ktoś korzysta ze smartfona troszeczkę mniej intensywnie, to również powinien poradzić sobie z jakimiś 2 dniami. Jeśli chodzi o odblokowanie ekranu, to mamy tutaj formę zabezpieczenia w postaci odcisku palca i skaner zatopiony jest pod ekranem. Nie jest to może najszybszy z testowanych przeze mnie skanerów, ale też nie miałem problemów z jego działaniem. Jest po prostu ok. Raczej zawsze udawało mi się odblokować ekran za pierwszym podejściem, a samo opóźnienie może wynikać z dość wolnej animacji. Nie można nie wspomnieć, że telefon jest wyposażony w moduł obsługujący technologię 5G. Niestety w naszym kraju na razie bardzo ciężko zastosowanie tej technologii w praktyce, ale warto być przygotowanym, co K30 Pro zapewnia. Jeszcze coś, co dość mocno zwróciło moją uwagę, to wibracje w tym telefonie. Jestem pod lekkim wrażeniem, bo stukanie w klawiaturę i odczuwanie tych delikatnych, ale jednak wyraźnych wibracji pod opuszkami palców było bardzo przyjemne. Naprawdę brawo Xiaomi, bo te detale robią różnicę. Nie obyło się tutaj również bez NFC, Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 6, a więc wszystkie najnowsze technologie znalazły się na pokładzie tego flagowca. Dobra, kwestia podzespołów już prawie za nami. Ostatni aspekt to aparaty i jest tutaj o czym mówić, bo mamy aż 4 obiektywy z tyłu urządzenia i ten jeden wysuwany, o którym wspominałem wcześniej. Główna 64-megapikselowa matryca robi naprawdę ładne zdjęcia z ogromną ilością detali. Osobiście jestem trochę fanem tych aparatów w telefonach Xiaomi, bo naprawdę można nimi zrobić genialne zdjęcia. Oprócz głównego aparatu jest jeszcze obiektyw szerokokątny, który mimo wszystko nie wypada zbyt dobrze w słabych warunkach oświetleniowych. Kolejny obiektyw to sensor pomocniczy przy robieniu zdjęć portretowych, natomiast czwarty, tylko 2-megapikselowy, to obiektyw do zdjęć makro. Na rynku jest jeszcze wersja zoom, która stawia właśnie na zoom w jednym z obiektywów. Dzięki niej mamy możliwość 3-krotnego powiększenia optycznego. W wersji Pro muszę przyznać, że zdjęcia wychodzą bardzo dobrze. Duży zakres tonalny, szybki, choć nieperfekcyjny autofokus i sztuczna inteligencja, która w teorii ma poprawiać zdjęcia, ale u mnie w praktyce tylko sztucznie podbijała nasycenie barw do nieprawdopodobnych wartości, więc ją po prostu wyłączyłem. Jeśli chodzi o 2-krotny zoom, który jest tutaj zwykłym kropem, to nie jest najgorzej i coś takiego powinno zadowolić niektórych z Was. Nie jest to może najwyższa jakość, ale w interfejsie aparatu jest szybka opcja właśnie 2-krotnego przybliżenia. Tak jak wspominałem, jakość zdjęć jest dużo lepsza w jasnych warunkach, natomiast po zmroku nawet tryb nocny nie daje pożądanych efektów. Dużo ziarna i mała ilość szczegółów to nie do końca to, co chcemy zobaczyć. Natomiast nie każdy kupuje telefon z myślą o fotografii nocnej, więc może akurat taka funkcja nie będzie Wam potrzebna. Co ciekawe, to możliwość robienia zdjęć i nagrywania w trybie Pro. Oczywiście można tam pozmieniać wiele ustawień, lecz coś, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to możliwość robienia zdjęć w RAW-ie i nagrywania filmów w vlogu. To jest funkcja, która dla niejednego twórcy może okazać się przydatna, bo dzięki takim nagraniom uzyskujemy obraz w płaskim profilu i później można z niego wyciągnąć więcej detali podczas postprodukcji. Z tego co kojarzę, to pierwszym modelem, w jakim była taka możliwość, był właśnie model Mi 10 i fajnie, że tutaj też to obserwujemy. Tak wygląda nagranie przy użyciu właśnie tego profilu. Stabilizacja obrazu działa bardzo dobrze i naprawdę można nagrywać tym telefonem płynne kadry bez używania żadnych innych sprzętów. Wystarczy nasza ręka i nawet nie trzeba się zbytnio starać, bo faktycznie dużo potrząśnięć jest usuwanych dzięki hybrydowej stabilizacji obrazu. Kolejna sprawa to możliwość nagrywania w 8K i tutaj trzeba się zastanowić, czy jest to komuś potrzebne, ale zanim to nastąpi, to warto wiedzieć, że nie jest to pełne 8K, a skalowanie z 6K właśnie do 8K. Nagrania i tak wyglądają bardzo dobrze i pewnie jest to jakiś rodzaj przyszłości, ale mimo wszystko potrzeba jeszcze trochę czasu na udoskonalenie tej technologii, chociażby stabilizacją obrazu, bo niestety nie jest ona tutaj wspierana, co dość mocno widać podczas nagrywania z ręki. Jeśli chodzi o mikrofon, to jest całkiem nieźle. Dźwięk jest nagrywany w naprawdę dobrej jakości i nawet podczas jazdy na rolkach byłem w stanie nagrać swój głos bez większych szumów wiatru. No i przy okazji możecie usłyszeć, jak brzmi mikrofon wbudowany w telefon Xiaomi Redmi K30 Pro. Niestety podczas nagrywania kamerką przednią również nie uświadczymy stabilizacji obrazu. Tutaj już nie ma stabilizacji, ale jest i tak całkiem nieźle. Ale zdjęcia wykonywane przy jej użyciu mają całkiem dobrą jakość. Nie jest jakoś wow, ale powiedziałbym, że jest po prostu przeciętnie. Oczywiście najciekawszy w tej kamerce jest mechanizm wysuwania i fajnie się jest tak po prostu nim pobawić. Dodatkowo towarzyszy temu taki ładny efekt świetlny i o dziwo całość wysunięcia nie trwa zbyt długo, więc to też plusik.
Aktualną cenę, jak tylko się pojawi, znajdziecie oczywiście w linkach pod tym filmem. Dodam jeszcze link do strony, z której telefon był zamówiony, więc również możecie go sobie odczaić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania i tak dalej, to zapraszam do sekcji komentarzy. Będę również ogromnie wdzięczny za każdego zostawionego lajka i subskrypcję. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania po więcej materiałów takich jak ten. Wow, przebrnąłem. Mam nadzieję, że się podobało i jeszcze raz dziękuję Piżowi za udostępnienie tego modelu do testów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!